Pan Bóg zna wszystkie nasze zasługi. Nie ma zatem potrzeby chwalić się nimi, opowiadać Mu o nich i Kościół tego nie wymaga. Jednak z jakiegoś powodu Kościół zaleca wiernym rzetelne wyznawanie grzechów w spowiedzi świętej, choć przecież Bóg zna również wszystkie przewinienia i upadki człowieka. Co więcej, wymaga, żeby to wyznanie odbyło się przed drugim człowiekiem, którego nierzadko postrzegamy jako nie mniej grzesznego niż my sami. Po co zatem wyznawać księdzu swoje grzechy? Istnieje kilka podstawowych powodów, które sprawiają, że ludzie, nawet deklarujący się jako katolicy, nie chcą przystępować do sakramentu pokuty i pojednania. Pierwszym z nich jest pewna bariera grzeszności, kiedy to człowiek ma opory przed tym, by wyznawać grzechy drugiemu człowiekowi, którego nierzadko uznaje za większego grzesznika od siebie. Drugim są wątpliwości co do samej formuły tzw. dousznej spowiedzi świętej, którą odbywa się w konfesjonale. Powiększa się grono osób uważających taką spowiedź za niebiblijny i późny, bo dopiero średniowieczny, wymysł Kościoła. Zajmijmy się tym drugim argumentem. Niestety nie istnieją dane, które pozwoliłyby badaczom na jasne określenie tego, jak wyglądała praktyka spowiedzi świętej w wiekach apostolskich i pierwszych pokoleniach Kościoła po śmierci apostołów. Potoczna znajomość faktów jest następująca. Pierwsze kilka wieków Kościoła znało tylko spowiedź świętą powszechną i u progu średniowiecza nastąpił nagły zwrot. Święty papież Leon Wielki zniósł obowiązek publicznej pokuty, a pod wpływem mnichów z północy rozpoczęto spowiedź świętą indywidualną. Jest to prawdą tylko częściowo. Rzeczywiście to Leon Wielki w V wieku zniósł spowiedź świętą czynioną publicznie, choć przecież publiczne przyznanie się do swojej grzeszności jak najbardziej ma miejsce w liturgii mszy świętej. I rzeczywiście popularyzowanie indywidualnej spowiedzi świętej w Kościele Zachodnim przypisuje się mnichom, którzy przybyli z terenów dzisiejszej Irlandii i Wielkiej Brytanii. Nie jest jednak prawdą, że Kościół pierwszych wieków nie znał spowiedzi świętej osobistej, to znaczy odbywającej się bez obecności świadków. Nie wszyscy historycy są zgodni co do tego opisu, ale można uważać, że starożytny Kościół praktykował ją w zasadzie równie powszechnie jak współczesny, ale dzielił spowiedź świętą niejako na dwa etapy, prywatny i publiczny. Spowiedź święta osobista odbywała się wtedy, gdy po wyznaniu grzechów przed biskupem lub w określonych okolicznościach przed innym kapłanem, penitent otrzymywał pokutę. Spowiedź święta publiczna miała miejsce wtedy, gdy penitent przyznał się do grzechu związanego z publicznym zgorszeniem, który to grzech Kościół traktował w zasadzie jako przestępstwo. Było to bałwochwalstwo, morderstwo albo cudzołóstwo. Winowajcę wyłączano wtedy z grona wiernych i ponieważ zgorszenie było publiczne, nakazywano publiczną pokutę. Pokutujący grzesznik podejmował surowy post i inne wyrzeczenia, a także nie otrzymywał Eucharystii. Pojawiał się jednak w świątyni i prosił wiernych o modlitwę za jego nawrócenie. Czasem uczestniczył także w pierwszej części mszy świętej, w czasie której kapłan czytał i tłumaczył Słowo Boże. Oczywiście po ukończeniu takiej pokuty udzielano mu odpuszczenia grzechów, karmiono go komunią świętą i włączano z powrotem na łono Kościoła. Przekonanie o tym, że spowiedź publiczna była jedyną znaną pierwotnemu Kościołowi praktyką odpuszczania grzechów, jest fałszywe. Choć jest to popularne twierdzenie, nie jest prawdą, że Kościół u progu wieków średnich dla skuteczniejszego sprawowania władzy wprowadził spowiedź indywidualną jako formę kontroli umysłów i szantażu. Ta nagła zmiana wynikała z innego, mniej konspiracyjnego i praktycznego powodu. Dotychczas, podążając za nauczaniem Tertuliana, Kościół rozumiał, że odpuszczenie grzechów po chrzcie świętym może nastąpić tylko raz. Ponieważ pierwsze odpuszczenie grzechów następuje w chrzcie świętym, drugie rozgrzeszenie zaczęto nawet w niektórych miejscach określać jako chrzest mozolny, czyli ten, który oczyszcza z grzechów, ale poniekąd przez uświęcający wysiłek podejmowany w odpowiedzi na łaskę Boga i pragnienie Kościoła. Ta jednorazowość powodowała jednak, że ludzie powszechnie zwlekali z nią aż do ostatniej chwili, często umierając bez sakramentu pokuty i pojednania, ponieważ nie chcieli, jak sądzili, przedwcześnie wykorzystać swojej szansy na, mówiąc kolokwialnie, zresetowanie swojego sumienia. Z tego powodu mniej więcej od VII wieku następuje upowszechnienie się spowiedzi świętej indywidualnej i przejście od jednorazowej pokuty do tzw. pokuty taryfowej.
W niej zadośćuczynienie i wysokość pokuty wynikały proporcjonalnie z liczby i ciężkości popełnionych grzechów, co regulowały odpowiednie przepisy dla spowiedników, czyli takie formy taryfikatorów. I w tej formule, przynajmniej pozornie, na pierwszy plan wysuwa się osoba szafarza, czyli po prostu księdza, który słucha spowiedzi świętej i udziela pokuty. Zauważmy, że nawet sięgając głęboko do Starego Testamentu, każda forma pokuty ludu Bożego, również przyjmowana dla grzeszników w czasach po Chrystusie, opierała się o postać osoby duchownej, kapłana, ministra w osobie biskupa, prezbitera, a w niektórych wspólnotach nawet diakona, który musi mieć swój udział w pokucie wiernego. Nigdy w historii Kościoła, również w czasach apostolskich, do odpuszczenia grzechów nie wystarczyło wewnętrzne wyznanie win przed Bogiem. Kościół swoją moc odpuszczania grzechów zawdzięcza zmartwychwstałemu Jezusowi, który ukazał się uczniom i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Jako Bóg człowiek, który samemu posiadał tę władzę i skorzystał z niej na przykład przy okazji uzdrowienia paralityka, miał prawo powierzyć ją komu zechce i powierzył ją Kościołowi w osobach apostołów. Trudno przypuszczać, że zakładał wtedy, że oni sami i ich następcy będą doskonali. Nie byli przecież nawet za czasów ziemskiej działalności Jezusa. Osobista grzeszność spowiednika nie powinna nas zatem odrzucać. Tym bardziej, że paradoksalnie to właśnie jest aspekt, który sprawia, że spowiedź święta nie ma nic wspólnego z upokorzeniem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której możliwe jest wyselekcjonowanie wąskiej i elitarnej grupy prawdziwie świętych i bezgrzesznych kapłanów. Poza względem praktycznym, do spowiedzi świętej trzeba by się zapisywać na kilka lat do przodu, wyznanie grzechów komuś powszechnie uznanemu za bezgrzesznego byłoby niewiarygodnie wstydliwe, bolesne i trudne, nie mówiąc już o szerokim polu do ewentualnych nadużyć. Szafarzem sakramentu spowiedzi świętej jest człowiek, do którego przychodzimy prosić o przebaczenie samego Boga. A więc przychodzimy do niego raczej jako do pośrednika łaski danej Kościołowi, a nie do niego samego, kimkolwiek by on był. Zresztą właśnie tekst rozgrzeszenia wypowiadany przed słowami „Ja odpuszczam Tobie grzechy” tłumaczy właśnie tę dynamikę. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez świat i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Bóg udziela przebaczenia, ponieważ już wcześniej pojednał świat ze sobą przez ofiarę Jezusa Chrystusa i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Kapłan nie dysponuje w tej sferze jakąś samoczynną, nadprzyrodzoną mocą. Sakrament pokuty i pojednania udzielany przez niedoskonałego kapłana nie powinien nas zatem oburzać, ale cieszyć. Nie jest nam dany jako narzędzie tortur i wstydu, ale jako droga do radykalnego nawrócenia i umocnienia w niej. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było wiarygodne.